to człowiek. Dzień dobry, witam was serdecznie, widzicieli. Skąd jesteście? Jesteśmy ze ścianek. Obydwa? Zgadza się. Co słychać na zaściankach tam? Jak żyjecie? Jak co do czego? Dobrze, jest całkiem dobrze. Od której klasy chodzisz? Pierwsza technikum. Jakie technikum? Technikum elektryczne. O, proszę. O to, a to jeżdżę ze ścianek na tysiąclecie Państwa Polskiego, a ty? Ja druga liceum, trzecie liceum ogólnokształcące. A gdzie to? To jest na Pałacowej. Jakie perspektywy na przyszłość? Jakiś profil humanistyczny, jakieś studia właśnie historyczne może. O, fajnie. A ty elektryk będziesz? Zgadza się. Będziesz po daszkach po wszystko biegać. Tak. I będziesz przewody ciągnąć. Nie tylko po daszkach. Co? Też inni z technikum tutaj u pana byli. Bodajże z 2 tygodnie temu. Kto może jest dyrektorem w technikum? Kobieta, mężczyzna? Kobieta. Może wy zadacie pytanie dla pana Krzysztofa. Co was intryguje? Jak taki przeciętny dzień u pana mija? Co pan robi? Proszę pana, jak dzień mija, to trzeba też drzewka napiłować, urąbać, rozpalić w piecu, trzeba pojechać tu. O, Meksykano nawet zlecił mnie do naprawy plecaka swego, to musiałem pojechać. Możesz zaprezentować, czy naprawiłeś? Po klej, zaraz przyniosę. Pojechałem po klej, po nicie, zszyłem, elegancko masz sklejony, na cement masz sklejony, że rączkę da się nie oderwie się na... Jakbym nosił nawet 10 piw. Co? Jakbym nosił nawet 10 piw. Tak? A możesz i 10 cegieł nosić nawet. To nie da się. To nie da się, bo jak ja zrobię, to wiesz, u mnie szycie jest wiesz, nie na zwykłą nitkę, tylko na dratwę jest szycie ręczne, bo żebym miał maszynę sztaperską. Bo umiem, powiem tak szczerze, umiem naprawić każdy but. Bo mój tato świętej pamięci był szewcem przedwojennym i mnie nauczył. Zelówki, nie zelówki, wszystko to zrobię. Męskie, damskie, nie ma różnicy za to, proszę pana. Możecie panowie zadawać kolejne pytanie. Bardzo proszę. To może dużo tych darów przychodzi? Właśnie. Dużo tych darów przychodzi od ludzi? Jak często? Proszę pana, różnie. Ja nie zmuszam was, że dawajcie te garbo biorę. Dawajcie tam konserwy dla mnie i pieniążki. Tak. Kto ile da? O, dzisiaj przed wami był widz nawet. Skąd był widz? Ze Śląska. On tu betoniarki bierze u nas ze Spomaszu. W Staroszewcach to przyjechał. Też przyniósł konserwy dwa i przyniósł napój i dał jeszcze... Nie się będę mówić, co dał dalej, ale dał, no tak się żyje z dnia na dzień. A skąd przyjeżdżają w ogóle widzowie? Proszę pana, z różnych przyjeżdżają. I z Warmii, z Lublina, i nie z Lublina, i... A, z Warszawy. Warszawiaki to już tak nacierają na mnie, jak nie wiem, Warszawka. Nawet teraz Zielone Góry, 4 przyjadą, do mnie dzwonili, chcą odwiedzić, nawet Jelenie Góry, bo jest Zielone Góry i Jelenie Góra. Ze Szczecina chcą przyjechać, z Katowic, z Opola, już... Głowa boli. Nie tylko boli, ale jest co, trzeba mnie tą głowę wziąć albo powiększyć, musisz wziąć jakieś coś, tam do środka wsadzić, żeby tak... Rozszerzyć. O! Dobrze powiedziałeś. To wtedy ja będę już pamiętać. Bo już czasami... i bez przerwy wiesz co? Nalegają na ciebie, żeby wiesz co robić? Live'a? Raz. A drugi raz pozdrówka. Live'a zrobimy, no? Pozdrówkę to się musi nazbierać. Teraz możemy pozdrowić tych panów, którzy do pana przyjechali i zaraz pokażemy, jakie skromne dary dali. I powiem tak. Tych panów to tak pozdrowimy, ale żądają tu. Bez przerwy dzwonią i co? Do ciebie mam pretensje i do majora mam pretensje. Wy chytrze jesteście. Telefony poukrywali. Stop! Telefony poukrywaliście, numery. Do was nie dzwonią, do mnie dzwoni, tak. A kiedy przyjdzie major? A kiedy przyjdzie Meksykano? A czy będzie nagrywany live? A czy będzie to? Ciszej.
Ja mówię prawdę. Ja mówię prawdę. Tylko ciszej. Że młodzież tak chce, żeby było. I teraz tak. To pytanie do jego, a nie do mnie. Proszę zadać mi pytanie, czy będzie live, czy nie będzie, bo to tylko zależy od... Będzie, ale z... To zależy od niego. Będzie live. Proszę zadać mi pytanie, nie mnie te. Proszę bardzo, nie ma problemu. Kiedy będzie kolejny live? Live będzie, podejrzewam, że najszybciej to zrobimy to na wiosnę, z tego względu, że muszę drugi komp kupić lub lap. Się rozwijamy z Krzyśkiem. Ty wiesz, że Krzyś już drugi kanał zaczyna zarabiać? Wiem. No. Po tygodniu. I wiesz, jeden kanał bana dali, mamy bana, a drugi kanał zarabia. Nie dobrze. I będą pieniądze. Także plany są takie, że będziemy live'a robić dopiero gdzieś prawdopodobnie na wiosnę. Podejrzewam, że w marcu. Może jak się uda, to wcześniej. Może live'a zrobimy, jak się uda. A pochwal się, co ty masz na palcu teraz dla Lewiru. Ja już się chwaliłem, to nie mam czym się chwalić. Zaręczony już jest. Z moją warmianką. No. Ja jego cisnę tak teraz, że i warmiankę ci... A, do mnie dzwoniła Ewa. Wiem. Poczekaj, skupmy się na pytaniach widzów. Bo proszę to są bardzo. Widzowie. A do państwa przyjeżdżają głównie młodzi, starsi? Jak różne. Różne. Różni. 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 I młodsi, starsi, i tacy, i tacy, i tacy, i tacy zwrotem. Jak chcą. No, także... Ja nie wyganiam. Ja nie to, że prezent na Struskolaski, ułożenie na 7 spółców zamknął się i mówi dziękuję, ja nie przyjmuję. A ja, żeby był prezydentem, to u mnie drzwi, tak jak pan Jezus powiedział. Otwórzcie serce, otwórzcie drzwi. A drzwi to jest serce. Najważniejsze. Kto ma serce kamienne, to się zamyka i drzwiami. I kamieniem się zamknie kiedyś. A kto ma serce otwarte do ludzi, to drzwi zawsze ma otwarte. U mnie brama, choć na klucz jest zamknięta, ale pod bramę podejdziecie, zawsze ja zapraszam. Proszę bardzo, nie wyganiam nikogo, rozmawiam kulturalnie i tak dalej. Zapraszam zawsze. Czy to pan młody, czy to osoba starsza, w latach, różnych latach, powiem, przychodzą. Różnych. Może skąd pan bierze taką postawę do ludzi pozytywną? Taką energię? Proszę pana, powiem tak. Moja rodzina, ukochana, tatuś, mama. Mnie tak wychowali. Być kulturalnym. Być uczciwym. Oddać serce. Dla młodzieży. Dla narodu polskiego. Mój tatuś walczył. Za Boga. Jutro jest święto niepodległości. Proszę? Święto niepodległości jutro jest. Wiem. Chyba się wybierzemy. Ja mam. W Białymstoku. Ja mam ten. Mam. Może to takie nie pytanie, ale propozycja, żeby więcej takich nagrywać też filmów z miasta, jak pan gdzieś wychodzi właśnie z domu. Tu? Od razu strzałkę tu pokazuję. Nie do mnie to pytanie. Tylko do tego. No ale widzisz, ja jeszcze pracuję no oprócz tak, tego. Tak, rozumiem. No. Co jakiego zatem pytania? Jest okres. Okres jest taki, że szybko ja przepraszam bardzo. Ja przepraszam bardzo, Meksykanie. Co jakiego pytania do jego, do redaktora, to proszę do jego kierować. Nie do, bo ja... Jutro się wybierzemy. Nie mam kamery, nie mam, on nagrywa, on ma komputer, on ma, nagrywa, ma kamerę, ma wszystko. I? To nie moje. A, to nie jego, ale następne pytania. Proszę, nie wstydźcie, proszę. Ja może proszę o majora zapytajcie. Co się dokładnie z majorem dzieje, bo zawsze tutaj taki... Jak... Do Mombasu pojechał. A w jakim celu? Bombaczki kochać. Czapki tylko zapomniał. Rozumiem. I munduru. I munduru. No. Po cywilnemu. Agent. J24. Chcę zobaczyć, jak po cywilnemu zbadać, jak bombaczki tam działają. Wiesz. To, wiesz, uchodził się pojechał po cywilnemu. Chytry się zrobił, nie? Tak jest. Dziękujemy za wywiad. Dziękuję. Dobra, dajcie chłopaki. Chcecie zrobić zdjęcie, to no. Jak Krzysiek będzie chciał, to sobie zrobię. Posiedźcie trochę. Znaczy, no do czego? Nie, jak chłopaki się spieszą, no to nie, tak, nie wstrzymuj. Bo z autobusami ciężko, bo my musimy z przesiadką jechać. Właśnie. No to jak, no to niech sobie zrobi. Panowie, kochani, ja w Białymstoku mieszkam, wiem jak autobusy chodzą, wiem jak na zaściankiem ona dojechać bardzo prędko.
do Piłsudskiego dojeżdżę stąd. Dwunastką i później jeden. Tą. Dwunastką i ósemką mogę dojechać stąd. Proszę pana. Ósemka tam jedzie chyba.